Dzień dobry, witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Czy Chiny mają plan rozwiązania konfliktu na Ukrainie? Jak rozumieć ostatnią ofensywę dyplomatyczną Chin w Europie? No i co tam to wszystko mówi o zmieniającym się układzie sił w świecie? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi pani Alicja Bachulska, Policy Fellow w European Council on Foreign Relations, ekspertka do spraw chińskiej polityki zagranicznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz profesor Michał Lubina, ekspert do spraw relacji chińsko-rosyjskich i Dalekiego Wschodu, związany z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor wielu książek o Azji, między innymi niedawno wydanej Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Witam serdecznie. Dzień dobry. Książkę oczywiście serdecznie polecamy. Na pewno stanowi ona dobry punkt wyjścia do analizy właśnie tych relacji rosyjsko-chińskich i między innymi właśnie o tej kwestii dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zacznijmy może chronologicznie, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z chińską ofensywą dyplomatyczną, która miała miejsce w Europie. Po kilku stolicach europejskich tur przeprowadził prominentny członek Politbiura Wang Yi, niegdyś minister spraw zagranicznych, a teraz wysoko postawiony członek partii odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Jak interpretować tę podróż? Czy coś ona może zmienić w postrzeganiu Chin przez państwa europejskie? No i dlaczego akurat takie, a nie inne stolice zostały wybrane jako punkty tej wizyty? Pani Alicja Bachulska. Wydaje mi się, że wizyta Wang Yi powinna być rozpatrywana przynajmniej dwutorowo. Czyli z jednej strony ta ofensywa dyplomatyczna, ten charm offensive, jak czasami pisze się o tym w mediach, była nakierowana na przekonanie pewnej części europejskich społeczeństw na to, że powrót do tego business as usual w relacjach z Chinami jest opłacalny. Czyli że po tych wszystkich latach pandemii, wilczej dyplomacji, czy dyplomacji wilczych wojowników, tego wszystkiego, co działo się w stosunkach europejsko-chińskich, powrót do takich bardziej, jak Chiny przedstawiają to, pragmatycznych relacji jest opłacalny i ma sens. I to oczywiście dzieje się w kontekście wojny na Ukrainie i tego, w jaki sposób Chiny przez ostatni rok były postrzegane właśnie w kontekście tej wojny. Więc to jest tak jakby jeden wymiar wizyty Wang Yi w Europie, natomiast drugi wymiar jest dużo szerszy, bo ta wizyta jest też obserwowana przez resztę świata, nie tylko tak zwany Zachód czy same Chiny, ale również państwa globalnego południa, które niekoniecznie czują się bardzo jednoznacznie, jeśli chodzi o ocenę wojny na Ukrainie i tego, co ta wojna znaczy dla nich. Więc w tym kontekście Chiny starają się też przedstawić siebie jako takiego odpowiedzialnego aktora, odpowiedzialny podmiot w przestrzeni międzynarodowej, co wiąże się też częściowo z tym, w jaki sposób budują narrację o tym, jakie jest stanowisko czy pozycja Pekinu wobec tej wojny. To jest kluczowe tutaj. No właśnie, Wang Yi pojawił się we Włoszech, pojawił się we Francji, a także był obecny na konferencji monachijskiej w Niemczech. No, wydaje się, że ten wybór Włoch, Francji, Niemiec nie jest tutaj przypadkowy. Zresztą chyba chińska dyplomacja od dawien dawna stara się raczej budować swoje relacje z najsilniejszymi państwami Unii Europejskiej i jak tylko może pomija instytucje unijne. No właśnie, też Wang Yi wyjechał z Paryża między innymi z takim przesłaniem, że Francja będzie czy weźmie udział w kolejnym forum pasa i szlaku, no ale oczywiście ten temat wojny na Ukrainie był tutaj takim kluczowym punktem odniesienia wielu tych rozmów. No właśnie, Chiny, wojna na Ukrainie, wizyta Wang Yi, jak na to wszystko patrzeć, pan profesor Michał Lubina. To skomplikowane, można by powiedzieć tutaj tą ulubioną frazą
Facebooka, a jednocześnie zacytować to wspomniany plan w cudzysłowie, tam wśród tych pięknych zdań jest: nie ma prostego rozwiązania trudnych spraw. To wzruszył mnie ten fragment, podobnie jak kilka innych. No więc schodząc, znaczy będę starał się z ogólnego obrazu schodzić na pomniejszy. W ogólnym obrazie wojna w Ukrainie Chinom nie pasuje. Nie pasuje dlatego, że powoduje dwie rzeczy przede wszystkim i mnóstwa innych, natomiast te dwie są tutaj kluczowe. Po pierwsze, wzmacnia rolę Stanów Zjednoczonych, a właściwie przywraca rolę Stanów Zjednoczonych jako globalnego lidera. To jest fatalne dla Chin. I po drugie, równie fatalne, można by się spierać, co jest równie złe, to, że wzmacnia więzi transatlantyckie, to znaczy wzmacnia więzi między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi, a Chiny dążą do tego, żeby wspomagać Europę w tak zwanej strategicznej autonomii i do tego, żeby Europa była jak najdalej od Stanów Zjednoczonych, a najlepiej, żeby była neutralna w konfrontacji między Chinami a Stanami. Oczywiście neutralna nie będzie, natomiast im jest mniej proamerykańska, tym lepiej dla Chin. I teraz z tej perspektywy patrząc, wojna doprowadziła do dwóch fatalnych rzeczy. No więc trzeba, mleko się rozlało, no i trzeba teraz próbować je zmywać. Trzeba próbować posprzątać ten bałagan, przynajmniej ograniczać straty jako minimum, no jako maksimum spróbować doprowadzić do zakończenia działań wojennych, niekoniecznie jakimś rozejmem czy czymś, ale chociażby, żeby zamrozić ten konflikt, no bo on politycznie nie służy Chinom. Ja tutaj się różnych bajek nasłuchałem na temat tego, że to Chiny zyskują gospodarczo i tak dalej. No i to jest to, nawet jeżeli coś zyskują gospodarczo, bo kupiły tanio rosyjską ropę czy LNG, czy gaz LNG, to te zyski gospodarcze nie są rekompensowane przez straty strategiczne. Te dwie właśnie przede wszystkim. Tak samo jak zwiększenie asymetrii w relacjach rosyjsko-chińskich na rzecz Chin, również to nie może rekompensować wzmocnienia Stanów Zjednoczonych globalnego. No bo cóż z tego, że Rosja jest jeszcze słabsza w relacjach z Chinami, jeżeli Chiny miały od Rosji wszystko to, co chciały już przed wojną. Także z tej perspektywy, z perspektywy chińskiej, Rosja jest dużo bardziej użyteczna jako lodołamacz obecnego porządku międzynarodowego, jako taki warchoł tego systemu, no a niż jako wielki Turkmenistan, jako skład surowców, bo tych składów surowców Chiny mają kilka. No oczywiście Rosja jest najwygodniejszym z nich, natomiast pamiętajmy, że ten element strategiczny jest tu istotniejszy niż gospodarczy. No i z tej perspektywy patrząc, jeżeli traktujemy wizytę Wangi jako swoiste no, próbę tutaj naprawiania szkód czy minimalizowania szkód, no to on moim zdaniem będzie starał się utwierdzać Europę w tym, co też ostatnio kanclerz Scholz deklarował, a mianowicie, że no okej, jest derusyfikacja Europy Zachodniej przymuszona przez wojnę, niechętna, ale jest, postępuje ta derusyfikacja. Oczywiście elity zachodnioeuropejskie nie są szczęśliwe, bo im było dobrze przed wojną w relacjach z Rosją. Rosja dostarczała tanich surowców, Rosja to była dobra okazja do zarobienia. Natomiast no, jest wymuszona derusyfikacja przez wojnę, no to skoro jest już derusyfikacja, to żeby chociaż nie było desinizacji. Dlatego, że jeżeli byłaby desinizacja, no to mamy koniec globalizacji w jej obecnym wymiarze. No a tego jednak przynajmniej elity włoskie, francuskie czy niemieckie, właściwie to w odwrotnej kolejności można by powiedzieć, ale nie chcą. No i Wang Yi przyjechał również ich przekonać do tego, żeby utwierdzić ich w tym przekonaniu, żeby było. No i jakieś to owoce chyba przynosi, w końcu Macron ma jechać do Chin. Także zasadniczo to jest taka. A przede wszystkim z tej perspektywy bym na to patrzył, a nie z perspektywy takiej, że to oświadczenie w jakiś sposób zakończy wojnę, bo myślę, że Chiny same nie mają złudzeń co do tego, że ta wojna musi dojść do jakiegoś momentu. Jeszcze nie doszła do takiego momentu, w którym albo jedna ze stron wygra, albo będą obie tak zmęczone, że siądą do rozmów. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. No właśnie, jeszcze do tego planu pokojowego raczej, o którym tutaj wspomnieliśmy, jeszcze będę chciał o to Państwa zapytać, bo to raczej jest może nie plan pokojowy, ale rodzaj memorandum politycznego. Natomiast
Tutaj chciałem skierować pytanie do Alicji Pachulskiej. No właśnie, bo pan profesor Lubina wspomniał o tym, że Chiny, dla Chin wojna na Ukrainie, a właściwie jej przebieg, tak jak on ma miejsce przez ostatni rok, no jest niekorzystny z punktu widzenia strategicznych interesów Chin. No właśnie, ale z drugiej strony pojawiały się w przestrzeni publicznej w wielu debatach te argumenty, że z drugiej strony no, też wojna ta częściowo może wiązać potencjał wojskowy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w Europie, co sprawia, że mniej tych zasobów wojskowych Stany Zjednoczone mogą lokować na Indo-Pacyfiku. No i tutaj te informacje pojawiały się w kontekście innych newsów, które w ostatnim czasie pojawiły się w obiegu publicznym, przede wszystkim dostarczane przez prasę amerykańską, a dotyczące tego, że wywiad amerykański podobno posiada informacje na temat tego, że Chiny miały być blisko podjęcia decyzji o przekazaniu konkretnego już uzbrojenia stronie rosyjskiej. Mowa jest tutaj między innymi o dronach kamikadze, bardzo podobnych do tych irańskich, ale także o amunicji artyleryjskiej. No i warto tutaj dodać, że już jedna, a właściwie nawet nie wiem czy nie jedna, ale chińskie firmy zostały już ukarane amerykańskimi sankcjami, między innymi za dostarczanie zdjęć satelitarnych grupie Wagnera. No i właśnie w kontekście tych informacji, jak pani to ocenia, czy faktycznie dla Chin wojna na Ukrainie jest wyłącznie negatywnym wydarzeniem z punktu widzenia ich wielkiej strategii? Wydaje mi się, że patrząc z perspektywy roku, widać, że pomimo tego, że stanowisko Chin wobec tej wojny jest bardzo konsekwentne, bardzo stabilne i polega na tym pozycjonowaniu się jako rzekomo neutralnego podmiotu, to z drugiej strony patrząc się na te reakcje, na przykład na samym początku wojny, czyli decyzja o początkowej nieewakuacji chińskich obywateli, czy to w jaki sposób zachowywała się chińska ambasada w Kijowie, wskazuje na to, że na samym początku Chiny raczej zakładały, że cała operacja wojskowa, jak wtedy było to przedstawiane, skończy się raczej szybko. Natomiast reakcja Zachodu i poziom solidarności z Ukrainą prawdopodobnie był jednak w pewnym momencie dosyć dużym zaskoczeniem dla Pekinu. Natomiast w perspektywie długoterminowej, jeśli będziemy mieli do czynienia w dalszym ciągu z przedłużającą się wojną, z przedłużającym się konfliktem, to rzeczywiście w pewnym momencie Pekin może stwierdzić, jeśli na przykład cała szala będzie się przechylać na stronę zachodnią, że wspieranie Rosji w pewien sposób może się opłacać. Wiadomo, że tutaj mamy całe spektrum różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Najczarniejszy scenariusz, który prawdopodobnie nie jest w tym momencie bardzo, bardzo prawdopodobny, prawdopodobnie prawdopodobny, jest wygranie tej wojny przez Ukrainę do tego stopnia, że doprowadzi to do jakiegoś szerszego, dalekosiężnego zachwiania Rosji wewnętrznie i potencjalnie zmiany reżimu. Dla Chin to byłby najczarniejszy scenariusz. Natomiast kwestia wsparcia, definicji samego wsparcia jest tutaj kluczowa. Wsparcie można definiować na naprawdę wiele sposobów. To, że Chiny w tym momencie zaprzeczają, że chcą wspierać Rosję bezpośrednio militarnie, to nie jest w żaden sposób zaskoczenie. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób ewentualnie w sytuacji, w której Chiny czy Pekin zdecydowałby o tym, że jest to strategicznie kluczowe z perspektywy stabilizacji samych Chin, mogłoby dojść do zmiany kierunku, ale w sposób, który na pewno nie byłby bardzo jednoznaczny. Więc możemy tutaj mówić też o proxy państw trzecich, ale też patrząc się nawet na to, co dzieje się w ostatnim roku, sprzedaż półprzewodników do Rosji z Chin, handel w tym obszarze rośnie i rzeczywiście pomimo tego, że te chińskie półprzewodniki nie są zaawansowane, one nawet na rynku chińskim są tak naprawdę niewystarczające, jeśli chodzi o wspieranie chińskiej armii, to w dalszym ciągu w perspektywie zapotrzebowania Rosji na tego typu komponenty, nawet kosztem pewnego rodzaju ustecznienia pewnych elementów, w dalszym ciągu może się opłacać z wielu powodów. Więc definicja wsparcia jest bardzo, bardzo szeroka i mamy tutaj dużo takich szarych stref, które mogą być wykorzystywane przez obie strony do pewnego rodzaju współpracy. Natomiast to, jaka będzie optyka tego rodzaju wsparcia na Zachodzie,
czy dowody, to jest inna kwestia. Tak jakby budowanie pewnej narracji o tym, że Chiny w tym momencie zastanawiają się nad przekazaniem tego rodzaju wsparcia, bezpośredniego wsparcia wojskowego do Rosji, jest też elementem budowania przekonania o tym, że Chiny jednak muszą w pewnym momencie opowiedzieć się po której ze stron. To może nie być... Tak jakby logika amerykańska być może tutaj kieruje się też innymi względami, czynnikami, natomiast jest to w pewnym momencie, w pewnym sensie moment kluczowy, w szczególności też w perspektywie tego, o czym będziemy jeszcze rozmawiać, czyli tego tak zwanego planu pokojowego. Nie powinniśmy w ogóle mówić o planie pokojowym, ponieważ to jest stanowisko Chin i te punkty, które zostały opublikowane w ostatni piątek, tak naprawdę to jest jeden do jeden to, co Chiny opublikowały już 25 i 26 lutego ubiegłego roku. To stanowisko jest bardzo, bardzo konsekwentne, natomiast optyka i to, w jaki sposób Zachód chciałby czytać tego rodzaju stanowisko, zmienia się. Wraz z tym, jak zmienia się wojna i bezpośrednie interesy poszczególnych państw w tym układzie. Ale naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy też więcej porozmawiać o treści tego stanowiska, a nie planu, ponieważ ono też jest bardzo czytelne, to stanowisko, jeśli chodzi o potencjalne implikacje włączenia Chin do jakiegokolwiek procesu pokojowego, bo Chiny nie są tutaj jednak w tym wymiarze samego postrzegania tej wojny, nie są neutralne. I wydaje mi się, że to jednak, pomimo tego, że sama wojna może nie być w ostatecznym rozrachunku w interesie Chin, to udział Chin w negocjacjach pokojowych zakłada pewnego rodzaju koncesje w kierunku Rosji. I to jest bardzo jasno wyartykułowane z ubiegłego piątku. No właśnie, z jednej strony byłoby to na pewno, gdyby Chiny oczywiście dołączyły do tego procesu pokojowego, o którym mówimy, który miałby mieć miejsce w przyszłości, no to również byłoby to w pewnym sensie rewolucyjne, biorąc pod uwagę, że o kwestiach europejskiej architektury bezpieczeństwa również w pewnym sensie decydowałoby mocarstwo azjatyckie. No i to w tym, jakby patrząc z tej perspektywy, no byłaby to na pewno duża, duża zmiana. No właśnie, otwierając ten wątek i oddając już głos profesorowi Michałowi Lubinie, jeszcze chciałem tutaj prosić o odniesienie się do tych wątków dotyczących tego, czy Chiny byłyby gotowe, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach dostarczać uzbrojenie Rosji. Chiny zrobiłyby to w sposób, który nie byłby otwarty. To znaczy to, co teraz Amerykanie nam tutaj suflują, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Chiny z otwartą przyłbicą nagle zaczęły dostarczać broń Rosji, tak jak to robi Zachód Ukrainie. Że nie wiem, mamy tutaj transporty idące z Hajhe przez Błagowieścieński, koleją transsyberyjską dalej do zachodniej Rosji, to jest bardzo mało prawdopodobne. Dużo bardziej prawdopodobne jest to, żeby to robiły przez Koreę Północną na przykład, czy przez środkowoazjatyckie Stany. No, w Wall Street Journal, który opisywał te firmy chińskie, które mają dostarczać drony, czy części zamienne, czy tam radia, są telekomunikacje, tam były wymienione wprost Uzbekistan jako miejsce, przez który ten oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także myślę, że właśnie w ten sposób by to robiły. No, w tym kontekście ostatnio wymienia się wizytę Aleksandra Łukaszenki w Pekinie, że przez Białoruś ewentualnie, czy przez Kazachstan jest to też ciekawe, chociaż równie dobrze ta wizyta może mieć też inny element, taki bardziej kazachstański, w tym sensie, że Chiny mogłyby wspomóc tutaj quasi niezależność Łukaszenki wobec Rosji. No, nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie, może się kiedyś dowiemy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Chiny wsparły Rosję tak całkowicie otwarcie. Myślę, że będą robić wszystko, będą się wić, kombinować, robić cokolwiek, zaprzeczać otwartym tekstem, że nie dostarczają tej broni. Natomiast w sensie faktycznym rzeczywiście mogą to zrobić, gdyby sytuacja stała się dramatyczna dla Rosji. I teraz pytanie, co jest sytuacją dramatyczną? Pamiętam, że kilka miesięcy temu obserwowałem dyskusję, w której no, jakby był wątek tego, jak Chiny postrzegają przebieg frontu
No i tam takie fajne zdanie było, że Chiny są agnostycy, jeśli chodzi o, no nie wiem, Bachmut, Kramatorsk i tak dalej. To są rzeczy zupełnie, że tak powiem, obojętne dla nich, tak? To nie są rzeczy, które by ich jakoś szczególnie interesowały, gdyby padł, no myślę, że nawet upadek Melitpola by ich szczególnie nie przejął. Także musiałoby się zdarzyć coś przełomowego, czyli z jednej strony w przypadku ewentualnie zwycięstwa rosyjskiego, nie wiem, wzięcie Charkowa, czy nie daj Boże Kijowa, a w przypadku odwrotnym, czyli wzięcie, podejście pod Krym przez Ukraińców. To ja myślę, że to jest taki moment, w którym Chiny by zaczęły naprawdę się poważnie zastanawiać, a może by nawet podjęły decyzję o dostarczaniu Rosji broni, ponieważ wtedy to już jest zmiana. No a jak to jest na razie tak, jak jest, no to dzisiaj czytałem taki fajny kawał na Twitterze, jak to ze światów ateistycznych Stalin dzwoni do Putina i pyta go, czy już odbiłeś Charków, Kijów i Warszawę, po czym jest taka cisza. Jaki sklep ogrodniczy pod Bachmutem? O czym ty w ogóle mówisz? No więc to mniej więcej, myślę, że to jest ten żart. Oczywiście jest to żart przez łzy, tak? No bo to pamiętajmy, że giną ludzie, jest dramat i mamy największą wojnę, bitwę w stylu Verdun od 100 lat, tak? Natomiast no, w sensie strategicznym to dobrze oddaje tam Ukraińcom. Tego typu rzeczy, znaczy Chinom tego typu rzeczy nie grają roli. Jakby był istotny przełom na tej wojnie, no to wtedy rzeczywiście Chiny mogą zacząć dostarczać broń Rosji, ale będą to robić ukrycie, bo rzeczywiście dla Chin najgorsze byłby, są dwa najgorsze scenariusze dla Chin. Tak, z jednej strony to jest oczywiście rozpad Rosji, to jest jasne, czy chaos szerzej rozumiany, no ale równie zły scenariusz to byłby przewrót na Kremlu i dojście do władzy jakiejś opcji prozachodniej. To są te dwa najgorsze, myślę. Także, ale jeszcze jesteśmy daleko od tego, więc oczywiście trzeba brać to pod uwagę. Ale myślę, że to też nie będzie tak zero-jedynkowo, że to raczej stopniowo będzie to wsparcie i właśnie nie otwarcie. Z otwartą przyłbicą Chiny raczej broni Rosji nie dostarczą, chyba że będzie sytuacja super dramatyczna, to wtedy ewentualnie tak. Natomiast myślę, że będą robić do końca wszystko, żeby to nie wyszło i nie było to otwarcie widoczne. No właśnie, i plan pokojowy, jak to w tej chwili interpretować? Czy w ogóle właśnie możemy mówić o planie pokojowym? Bo przecież chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że jest to rodzaj memorandum politycznego, stanowiska Chin wobec tego konfliktu. Na jakie punkty warto zwrócić uwagę? 12 punktów zawiera ten dokument. I właśnie, co możemy w nim wyczytać? Alicja Bochulska. Po pierwsze, podkreśliłabym jeszcze raz, że nawet sami Chińczycy nie mówią o tym dokumencie jako o planie pokojowym. Chińczycy też mówią bardzo, że jest to po prostu stanowisko, co też jest elementem tej dyskursywnego budowania stanowiska rzekomej neutralności, które w pewnym sensie ta narracja działa. Widzimy też na przykład, jeszcze za chwilę przejdę do samej treści, natomiast jedna rzecz, o której nie chciałabym zapomnieć, to jest to, jak Ukraina odnosi się w tym momencie do tego dokumentu. Rzeczywiście wydaje mi się, że na poziomie świadomości sytuacyjnej Ukraińcy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób Chiny pozycjonują się względem Rosji. Natomiast starają się w dalszym ciągu wykorzystać te karty, które jeszcze mają w rękawie, czyli w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z jakimś rzeczywistym planem, który zakładałby jasno koncesję w stronę Rosji, a nie tak jakby między wierszami, Ukraińcy starają się budować pewnego rodzaju, czy dalej naciskać na stronę chińską, żeby otworzyć kanały komunikacji, które, przypomnijmy, właściwie nie istnieją od początku tej wojny, pomimo tego, że oba kraje łączy to teoretycznie partnerstwo strategiczne. Jeśli spojrzy się na liczbę spotkań bilateralnych rosyjsko-chińskich w ostatnim roku, a liczbę spotkań chińsko-ukraińskich, to widać bardzo, bardzo wyraźnie tę asymetrię. Natomiast przechodząc już do treści tego dokumentu, pierwszy punkt to jest to, co Chińczycy powtarzają od początku, czyli suwerenność, integralność terytorialna jako priorytet. Natomiast tutaj oczywiście jednym tchem i domyśle mówimy tak jakby o suwerenności i integralności terytorialnej zarówno Rosji, jak i Ukrainy.
Drugi punkt to jest walka z zimnowojenną mentalnością. To jest konik strony chińskiej, czyli wszelkiego rodzaju przejawy tego, co Chiny postrzegają jako tak zwaną hegemonię Zachodu. Chiny starają się odwrócić i przedstawić jako właśnie tak zwaną zimnowojenną mentalność, co też właśnie w kontekście działań na globalnym południu sprawdza się dosyć dobrze z wielu różnych kulturowych, historycznych powodów. Też to ciekawe, wiele przeinaczeń, jeśli chodzi na przykład o chińskie stanowisko wobec potencjału nuklearnego czy potencjalnej eskalacji nuklearnej, było i jest odczytywane jako jakiś game changer, czy świadectwo tego, że Chiny dystansują się od Rosji. Natomiast wszystkie stanowiska, zarówno w tym dokumencie, jak i we wcześniejszych, czy na przykład podczas szczytu na Bali, który był bardzo szeroko komentowany jako i to, że wtedy Xi Jinping powiedział, że wojna nuklearna nie może być wygrana, to wszystkie cytaty, one są całkowicie zgodne z chińską doktryną nuklearną. To nie są żadne nowości i one były powtarzane w różnych sytuacjach na przestrzeni lat i to nie jest w żaden sposób game changer, tylko po prostu przedstawienie po raz kolejny chińskiego stanowiska. I to też w Moskwie jest bardzo dobrze rozumiane, że jeśli Chiny mówią coś takiego, to nie jest wyraz dystansowania się, tylko po prostu podkreślenie stanowiska Chin, które później jest interpretowane na różne sposoby, również przez osoby, które chciałyby widzieć Chinę jako tego bardziej zaangażowanego, neutralnego aktora. I to rzeczywiście Chiny też na tym grają, też w kontekście wizyty Wang Yi i tego, w jaki sposób Wang Yi rozmawiał z europejskimi przywódcami. Kolejny punkt to niezgoda na sankcje, czyli po raz kolejny coś, co jest bardzo bliskie chińskiemu sercu, czyli strach przed tym, że na przykład jeśli okaże się, że mamy dowody na jakieś wsparcie ze strony Chin w kierunku Rosji, to prawdopodobnie Chiny będą musiały zmierzyć się z sankcjami, również w kontekście potencjalnego kryzysu w cieśninie tajwańskiej. Chiny od lat postulują to, że sankcje jednostronne są nieproduktywne i nie powinny być stosowane w przestrzeni międzynarodowej. Czyli po części przedstawienie stanowiska, które miałoby pozycjonować Chiny jako neutralnego gracza, ale tak naprawdę chodzi o bezpośredni interes Chin w przestrzeni międzynarodowej. Więc widać tak naprawdę to, że pomimo języka, który na pierwszy rzut oka może wydawać się przyjazny, czy też nie bezpośrednio wspierający Rosję, w kontekście tego, jakie są interesy Chin, jak wygląda komunikacja strategiczna na przestrzeni wielu lat, widać, że to stanowisko w dalszym ciągu jest nakierowane na osiągnięcie interesów Chin w zmieniającej się sytuacji na Ukrainie, natomiast zawsze przy założeniu, że interesy Rosji są również uzasadnione, co też sprawia, że to stanowisko nie może być odczytywane jako neutralne. I też jeśli na przykład spojrzy się na to, co mówią ukraińscy analitycy czy dziennikarze, to ten dokument był szeroko komentowany w ostatnich dniach i widać, że na Ukrainie również istnieje świadomość tak jakby rzeczywistego sedna istoty chińskiego stanowiska. Pan profesor Michał Libina z prośbą również o podsumowanie naszej dyskusji, bo czas już dobiega końca. To ja przejdę do kolejnych punktów, może nie jeden po drugim, bo to byśmy już nie zdążyli, widzę, ten zegar tam tykał do końca spotkania, także ominę sobie też ten element humorystyczny, bo zdania typu wojny i konflikty nikomu nie służą, bo to jest element retoryczny i oczywiście jako taki istotny, tak, no ale bardzo ciekawe są te wątki dotyczące broni biologicznej i chemicznej, bo to jest po części pośrednie wsparcie dla dezinformacji rosyjskiej, bo pamiętamy te wszystkie opowieści o tym, że tam mamy laboratoria na Ukrainie i tak dalej. To jest takie subtelne wrzucenie takiego tutaj małego wątku, żeby zasiać wątpliwości, które to wątpliwości istnieją w świecie, szczególnie w globalnym południu na temat przyczyn wojny. No więc mała rzecz, a cieszy Moskwę taki trend. Jeśli chodzi o eksport zboża, to bardzo ważny ukłon dla globalnego południa, dlatego że Chiny się tu przedstawiają jako ten, który dba o dobro wspólne.
To już normalnie prawie, że zapachniało Xi Jinpingowskim wspólnym przeznaczeniem ludzkości, tak? Że on tutaj teraz dba o to ziarno ukraińskie, które nie dociera do wygłodzonych państw azjatyckich i przede wszystkim afrykańskich. Także to jest istotne. W tym duchu również jest element na temat utrzymania łańcucha dostaw. To jest ważne. Potem dochodzą takie, są te elementy takie, bym powiedział, niekontrowersyjne, które chyba nikomu nie przeszkadzają, typu pomoc humanitarna czy jeńcom. No to zawsze warto powiedzieć rzeczy oczywiste, to jakby to jest dość czytelne. Oraz tu taki element też widzę pewnego rodzaju egoistyczny. Na koniec Chin nie powstrzymały się od tego, że one będą promować rekonstrukcję, tudzież odbudowę po konflikcie. No, wiadomo, kto by mógł odbudowywać, to jest przecież dobra okazja dla firm do zarobienia. Także Chiny z przyjemnością odbudują tutaj, nie wiem, na przykład Cherson czy inne miasta, bez względu na to, po czyjej stronie się one znajdą granicy. Także tak. No i ja myślę, że co do tego, że nie mówi się o planie pokojowym, to jest korzystne dla Chin w tym sensie, że no bo plan jednak po pierwsze musi być planem, a nie stanowiskiem, musi być czymś konkretnym, no ale też jak nie wyjdzie, to jest strata twarzy. Natomiast jak jest stanowisko, no to można się łatwiej z niego wycofać, powiedzieć, no chcieliśmy, no ale imperialiści amerykańscy to oni to spowodowali i proszę, no nie wyszło, ale my tu tak o pokój walczymy, a tu hegemoniści po prostu psują. Także tak jest dużo bardziej elastycznie, kiedy mamy po prostu oświadczenie na stronie MSZ-u i tyle. Także pod tym względem jest to czytelne. No a jeśli chodzi, więc traktowałbym to stanowisko jako połączenie no, powtarzanych tez chińskich, pośrednie wsparcie Rosji, ale niezbyt bezczelne, że tak powiem, takie dość umiarkowane, to w granicach, że tak powiem, dyplomatycznej normy, ale czytelne. Jakby hasło o zimnowojennej wsparciu, o sankcjach i tak dalej, no bo przecież jakby to zrealizować, to wychodzi na to, że tylko Rosja na tym zyska, no bo przecież sankcje są tylko na Rosję. Także w tym momencie to tylko Rosja by na tym zyskała. Ukłon wobec globalnego południa, pozycjonowanie się jako odpowiedzialne państwo, odpowiedzialne mocarstwo, które dba tu o wszystkich, a nie tylko egoiści zachodni o siebie. To są te kolejne punkty, plus oczywiście takie elementy neutralne, czy ogólnie czy jeńcom. Także ogólnie rzecz biorąc, niewiele to kosztuje Chin takie oświadczenie, może coś zyskać, a jak się nie zyska, to przynajmniej wrażenie jest sprawczości. Chiny bardzo grają, to już taka ostatnia refleksja, bardzo grają na tym, że liczba osób znających Chiny jest policzalna na świecie, nie ma ich aż tak dużo, rośnie oczywiście, no jest policzalna świadomość i do tego, ale ponieważ są ważne na świecie, to ludzie mają często, wiele osób, które się na Chinach nie znają, mają tendencję albo do przesady w jedną albo w drugą stronę. Czyli zakładają na przykład ogromną sprawczość Chin tam, gdzie jej nie ma. To jest taki orientalizm pozytywny, że tak powiem. Jak czegoś nie wiemy, o to na pewno Chiny coś zrobią. Czyli Chiny mają na przykład wielki wpływ na Rosję. Chiny weszły teraz z planem pokojowym, to na pewno mają taki wpływ. Plus jest też element negatywny, czyli że założenie, że oni są tutaj źródłem wszelkiego zła na świecie. Więc to jakby po części Chiny nie zawsze są w stanie sterować tym dyskursem, ale myślę, że mogą próbować przynajmniej w którąś stronę go kierunkować i ten plan pokojowy jest elementem pokazywania Chin jako ważniejszych niż w rzeczywistości są w tej wojnie. No a to jest oczywiście korzystne dla Pekinu. Dziękuję serdecznie. Obiecujemy oczywiście Państwu, że ten wątek Chin i zaangażowania Chin w kwestie europejskiego bezpieczeństwa będziemy na pewno jeszcze poruszać w układzie sił na świecie, w naszym programie, a także na łamach naszego magazynu. Ze swojej strony serdecznie dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Alicja Bachulska, European Council on Foreign Relations, dziękuję bardzo. Oraz profesor Michał Dziękuję. Lubina, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.